Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie ze studia ARTV Chicago. W dzisiejszym programie gościmy Panią Agatę Paleczny oraz Panią Marzenę Pol. Pani Marzena jest choreografem, Pani Agata jest wielce utalentowana, jest aktorką, reżyserką oraz pomysłodawczynią warsztatów teatralnych. Witam Panie i dziękuję za udział, za przybycie. Dzień dobry, witamy serdecznie. W programie porozmawiamy na temat działalności warsztatów teatralnych oraz zachęcimy widzów do przyjścia na premierę najbliższego spektaklu Historia pewnej róży. Premiera odbędzie się, prawda, już w najbliższą niedzielę o godzinie 4 w Copernicus Center, także Państwa serdecznie zapraszamy. I proszę powiedzieć, jak nastroje 3 dni przed premierą, czy już wszystko jest dopięte na ostatni guzik? To jest ten taki najtrudniejszy i najbardziej gorący właściwie moment, takie ostatnie 2 tygodnie, dlatego że wtedy dopinamy kostiumy, mamy szansę wreszcie wejść na scenę, bo przecież my normalnie nie próbujemy na scenie, zajęcia odbywają się w zupełnie innej przestrzeni, w mniejszych pomieszczeniach i bardzo indywidualnie. A jak zbliża się ten czas już takich właśnie około 2 tygodni przed premierą, no to pierwsze duże wyzwanie przed dziećmi, zwłaszcza nowymi adeptami sztuki teatralnej, to jest pojawienie się na scenie i założenie kostiumu, bo umiemy już w miarę swoje role. Pamiętamy kroczki, których nas nauczyła pani Marzenka i piosenki, które ćwiczyliśmy z panią Asią. A teraz wszystko razem trzeba połączyć i znaleźć się w zupełnie innej przestrzeni. I to jest tak, że rzeczywiście my akurat w tej chwili jesteśmy już po 2 próbach generalnych i 2 próbach kostiumowych i takie ostatnie rzeczy zapinamy już typu ułożenie odpowiednie muzyki, dopracowanie kostiumów takich pojedynczych, indywidualnych, które jeszcze nie zostały tak precyzyjnie wykończone przez naszą kostiumową czarodziejkę, czyli panią Marię Pawlinę. Właśnie rzeczy dotyczące promocji, nasza wizyta tutaj w tej chwili i kilka jeszcze takich drobiazgów, które oczywiście zawsze i przez cały czas funkcjonują i są potrzebne, aby spektakl mógł się już za kilka dni odbyć i pojawić. Proszę powiedzieć, jak zrodził się pomysł utworzenia warsztatów teatralnych? Sam pomysł tak naprawdę powstał z mojej własnej potrzeby. Mianowicie, kiedy zostałam sama mamą i córka moja miała około roku, zaczęłam uczestniczyć w takich różnych zajęciach w języku angielskim, w bibliotekach, w parkach lokalnych i po to, aby dziecko miało więcej kontaktów z rówieśnikami, żeby nauczyła się pewnych takich zależności pomiędzy rówieśnikami. I zaczęłam szukać w tym samym czasie podobnych zajęć w języku polskim, bo jako że i ja, i mój mąż urodziliśmy się w Polsce i oczywiście jakby nie wyobrażaliśmy sobie budowania innej rodziny jak taką, aby dzieci nasze mówiły po polsku i pisały i czytały i miały szansę porozumiewania się z rodziną i przyjaciółmi w Polsce, no to wiedziałam, że na pewno jakimś sposobem na większe obcowanie z językiem polskim poza domem mogą być zajęcia jakieś ogólnorozwojowe. I zaczęłam szukać takich zajęć. Dla Soni niestety okazało się, że nie ma czegoś takiego w środowisku polonijnym. Owszem, mnóstwo fantastycznie prosperujących przedszkoli prowadzonych przez polskie nauczycielki, bardzo dobrze zespoły folklorystyczne, które wówczas właściwie też jeszcze nie prowadziły dla takich maluszków zajęć. I postanowiłam po prostu, jakby zainspirowana swoją pracą z dziećmi wcześniej, jeszcze w okresie studiów, wykorzystać swój warsztat aktorsko-teatralny i zaczęłam od takich zajęć, które nazywały się Entliczek-Pętliczek. One zresztą do tej pory funkcjonują
I to były takie wspólne nasze spotkania rodziców lub babć z dziećmi i z wnuczkami, które polegały głównie na wspólnym czytaniu książeczek, śpiewaniu piosenek, uczeniu się jakichś wyliczanek. Korzystaliśmy głównie z tych materiałów, które same jako dzieci nam zaszczepiono. I te zajęcia odbywały się wówczas w Muzeum Polskim. Bardzo gościnne progi, uroczo to wspominamy. I tam się właściwie wszystko zaczęło. Ja się poczułam nagle jakby bardzo twórcza, zaczęłam wymyślać piosenki takie edukacyjne, które równocześnie miały właśnie poza tylko formą czysto językową wprowadzać jakieś edukacyjne rzeczy do tych naszych zabaw, a to o nazwach paluszków, a to o porach roku, a to o miesiącach i tak dalej. I poczułam w tym wielką frajdę. Sonia rosła, zapotrzebowanie w związku z tym na inny rodzaj zajęć rosło i tak zaczęła się rozbudowywać nasza grupa. Zrobiliśmy pierwsze przedstawienie w 2004 roku i wtedy w tym spektaklu brały udział dzieci w wieku od 6 do 11 lat, a potem ta grupa nam się zaczęła coraz bardziej poszerzać i tak naprawdę w tej chwili to najmłodsze dzieciaczki z Entliczka to mają tak około 6 miesięcy, potem samodzielnie zaczynają z nami pracować od 3 lat, chyba że są bardzo rezolutne i bystre, to no już tak? I nawet takie poniżej 3 roku życia są w naszym zespole i wystąpią w niedzielnym przedstawieniu. I 3 lata temu jeszcze rozwinęliśmy tę naszą teatralną działalność, bo przeskoczyliśmy do grupy młodzieży i dorosłych. I mamy ze sobą już 2 znakomite premiery, a tak naprawdę nawet 3 znakomite premiery z udziałem najstarszej grupy, czyli właśnie dorosłych i młodzieży. Pani Marzeno, proszę powiedzieć, jak wygląda praca nauki kroków tanecznych z dziećmi? Czy trudno dzieciom przychodzi nauka kroczków? Praca z dziećmi przede wszystkim w każdej grupie wiekowej wygląda inaczej. Wiadomo, że maluszki, one nie możemy dużo od nich oczekiwać. Uczymy się chodzenia na paluszkach, bo później wchodzą na przykład w postaci. Jeżeli są to motylki, no to wiadomo, że muszą na paluszkach biegać po scenie, ruszać rączkami, że są to skrzydełka. Na przemian nóżkę stawiać raz prawą, raz lewą, dosuwać kółeczko, obrazki, linia, rząd, to jest dla nich wszystko trudne, nowe. Jeżeli grupa jest bardziej zaawansowana i starsza również, wiadomo, że te zajęcia ruchowe, sceniczne są trudniejsze. Często budujemy takie rysunki taneczne z króciutkich etiud i łączymy je w całość i później przenosimy je na scenę. Czasami są to dosyć skomplikowane choreografie, takie właściwie układy taneczne, które długo trwają, które są nieraz bardzo ekspresyjne i dużo jest bardzo trudnych kroczków do zapamiętania. Oczywiście predyspozycje różnych naszych aktorów są różne też. Niektórzy są bardzo giętcy, niektórzy świetnie czują rytm, niektórzy z kolei świetną mają orientację w przestrzeni, więc ten podział takich ról też często zależy od tego, kto po prostu w czym lepiej się czuje, prawda, i lepiej występuje w takiej roli, a nie innej. I na przykład, jeżeli przenosimy takie rysunki już na dużą scenę, to jest to też bardzo trudne, o czym Agatka wcześniej wspominała, ponieważ my pracujemy na sali pustej, a na scenie oczywiście mamy scenografię. Więc często jest to jakieś drzewko, jakaś piaskownica, zależy jaki to jest przedstawienie, jaki spektakl. I gorzej to przychodzi maluszkom oczywiście, bo są przystosowane do starszym łatwiej jak gdyby jest zaadoptować się w tej nowej przestrzeni tanecznej, teatralnej. Niemniej na zajęciach oprócz właśnie kroczków, podstawowych jakichś pozycji, nóżek, rączek też proponuję i robimy zawsze ćwiczenia na orientację przestrzeni, na koordynację ruchu. Rozwijanie wyobraźni. Tak. To są takie ćwiczenia, które właściwie mają miejsce we wszystkich 3 poziomach, w jakich my pracujemy. Bo nie zapytała Pani, co prawda, jeszcze o to, ale skoro Marzenka zaczęła opowiadać o swojej pracy i tutaj mi się jakby to nasunęło, że wyobraźnia jest w teatrze czymś niezwykle ważnym.
I wszyscy ją mamy tak naprawdę, tylko nie do końca potrafimy jej używać i potrafimy ją wykorzystać. W teatrze się nie da bez wyobraźni. W związku z tym my przede wszystkim próbujemy dostosowywać rodzaj ćwiczeń, bez względu na to, czy to są ćwiczenia aktorskie, językowe, słowne, z wymowy, czy ćwiczenia taneczne, zajęcia taneczne, czy zajęcia muzyczne, które prowadzi na co dzień Asia Pawlina, to te zajęcia muszą być dostosowane do odpowiedniej grupy wiekowej. I inaczej wyglądają zajęcia, ćwiczenia wyobraźni z 3-4-latkami, inaczej z 10-latkami, inaczej z 12-latkami, a jeszcze inaczej z 30-latkami. W związku z tym jakby to też jest bardzo ważna rzecz, którą musimy rozgraniczyć i o której musimy powiedzieć. I jest coś takiego, że właśnie we wszystkich tych trzech etapach podstawowych rozwoju artystycznego aktora w naszym teatrze, na zajęciach w warsztatach teatralnych, wszystkie te jakby trzy etapy pracują równocześnie w podobnych poziomach. I ćwiczenia z wyobraźni staramy się robić, jako że ona jest tak istotna, we wszystkich tych trzech etapach. I tak jak na przykład, nie wiem, praca z wyimaginowanym rekwizytem, czyli muszą sobie wyobrazić, że rozmawiają przez telefon, że patrzą przez lusterko, że leją wodę, że przesypują piasek, że czytają książkę, że zakładają płaszczyk, sznurują buty. To samo odbywa się z dźwiękiem i ten sam rodzaj ćwiczeń odbywa się na zajęciach muzycznych, przepraszam, tanecznych. Ja uwielbiam na przykład Marzenki etiudy takie, bo pamiętam je ze szkoły teatralnej, tak zwane etiudy ruchowe, na zasadzie skojarzeń i pobudzania wyobraźni, co wywołuje, co prowokuje w nas na przykład jakaś muzyka. Jeżeli mamy, powiedzmy, 12 dzieci w grupie, puszczamy im jakiś utwór muzyczny, najlepiej bez słów, bo on jakby nie narzuca treści. I to jest niesamowite, jak dzieci potrafią wejść znakomicie w ten stan. I nagle okazuje się, że tak, jeden słyszy deszcz, inny widzi pająka, jeszcze konie. Tak, jeszcze w innym jakiś. Jest to cudowne doświadczenie. Takie bogactwo w tych małych główkach. Dokładnie. Naprawdę czasami jesteśmy zadziwione. Same zaskoczone obserwujemy i patrzymy, prawda? Tak. I jest coś takiego fajnego, że jest bardzo trudno robić z nimi tego rodzaju ćwiczenia na początku. Dlatego, że one się jeszcze troszeczkę siebie wstydzą. Mhm. To jest ta bariera, którą trzeba pokonać jako jedną z pierwszych tak naprawdę na naszych zajęciach. A tak naprawdę też największy wstyd jest właśnie wśród swoich kolegów, wśród grupy rówieśników. Mniej się wstydzimy przed starszymi na przykład, mniej się wstydzimy przed młodszymi, ale w tej grupie takiej podobnej wiekowej. I ten pierwszy moment właśnie pokonania strachu, jak Marzenka zaczyna, tak jest na zajęciach, kiedy rozpoczynamy we wrześniu nowy rok szkolny, a u nas w teatrze nowy sezon teatralny, to musimy poznać dzieci, te, które przyszły nowe, a starsze muszą się rozgrzać po 3-miesięcznej przerwie niepracowania z nami i wejść jakby w ten rytm z powrotem. Więc właśnie zaczynamy od takich bardzo ogólnych zajęć. Wtedy jeszcze nie ćwiczymy konkretnych tekstów do sztuki, nie uczymy się konkretnych piosenek, tylko pracujemy na bardzo ogólnym materiale, a potem nam się to tak czy inaczej przydaje oczywiście. Wtedy, Agatko, przepraszam, że wejdę ci w słowo, właśnie wtedy widać tą olbrzymią różnicę. Mhm. Te dzieci, które chodziły już, wiedzą, prawda, rozbudzoną mają tą wyobraźnię. Na przykład jeżeli ja mówię, że o, teraz jest muzyczka, pada deszczyk, bierzemy parasolki do ręki, a dzieci, które są po raz pierwszy, drugi, trzeci na zajęciach, pani Marzenko, ale tutaj nie ma żadnej parasolki. Jak ja mam? A wszystkie pozostałe oczywiście trzymają rękę, biegają już na paluszkach. Ja mówię, musisz, zobacz, przecież jest tutaj, leży. I nieraz Agatka podchodzi, popatrz, jaka piękna różowa, patrzą na nas, czyli jesteśmy. A po miesiącu, po dwóch, może po trzech, kiedy przychodzę na zajęcia i mówię na przykład, że bierzemy teraz koszyk z zakupami i niesiemy go,
wszystkie dzieci niosą i to jest wtedy ta radość. Tak, ja to chciałam powiedzieć też, ale wiesz jeszcze, co chciałam to powiedzieć, jest to grono empatyczne nasze... Tak, ale bo my tak mamy. I jeszcze ta druga rzecz właśnie o tym wstydzie, że tak jest często na początku, to już pomijam też to, że właśnie o co chodzi, tu nie ma parasolki na przykład, ale że one w ogóle boją się cokolwiek zrobić. Obserwują tylko inne dzieci albo coś tam wymyślają, nie bardzo wiedzą, ktoś coś zrobił, to on to powtórzy i jakby nie wykazują specjalnie... Takie naśladownictwo, dokładnie. A nie kreatywność tak, jeszcze wtedy. Tak, tak, tak. A potem się to... I cudowne właśnie jest to, że po jakimś czasie widzimy, jaki cudowny progres nastąpił, jak te dzieci się fantastycznie otworzyły, jak pozbyły się tego wstydu, tak, nabrały takiej pewności siebie. Tak, jak była zima, robimy na przykład karmniki dla ptaków. Wszyscy biorą gwoździe natychmiast, młotki, śrubokręty, muzyka gra, budujemy, wszyscy malujemy te domki, niesiemy, przybijamy, prawda, na ścianę i każdy oczywiście chwali się, jak piękny zrobił. Nie ma dziecka i osoby, która na przykład mówi, ojej, ale tu nie ma gwoździ, czy nie ma, prawda? To już jest taki etap poza nami, ten pierwszy, wrześniowo-październikowy jeszcze może. Poprosimy teraz o opuszczenie krótkiego materiału filmowego. Pokażemy które będzie w niedzielę w Copernicus Center, historia pewnej róży. I później poprosimy Pani o komentarz. No dobrze. Pokażemy jednak fragment za chwilkę, więc wróćmy do rozmowy. Dobrze. Wspomniały Panie o pracy z dziećmi. Jak wygląda pobudzenie wyobraźni wśród dorosłych? Bo tak sobie wyobrażam, że chyba dorosłym trudniej przychodzi wyobrażenie sobie różowej parasolki na scenie. I trudniej i łatwiej. To znaczy ja bym powiedziała, że w naszym wypadku łatwiej, dlatego że do nas nie trafiają przypadkowi dorośli. To są ludzie, którzy mają tę wyobraźnię niezwykle rozwiniętą i dlatego do nas przychodzą. Dlatego im rzucenie hasła, zakładamy kalosze, peleryny i wychodzimy na ulewę, to jest w ogóle żaden problem. Rozmowa tak. Przez telefon, wychodzenie, wchodzenie do pokoju, czytanie książki, której nie masz, czy właśnie akcja przed lustrem w przymierzaniu sukienek, które ci się nie podobają, albo kapeluszy, który najbardziej pasuje do twojej twarzy, to jest żaden problem dla tych akurat adeptów sztuki teatralnej z grupy dorosłej. Ponieważ, tak jak powiedziałam, oni nie trafiają do nas przez przypadek. To są bardzo szczególne dzieci. A proszę powiedzieć, jak wygląda nabór do warsztatów wśród dzieci? Czy Państwo się ogłaszają? Czy rodzice zgłaszają się do Państwa sami ze swoimi pociechami? Jak to wygląda? To jest tak, że my zawsze jak zaczynamy rok szkolny, czy też sezon teatralny, czyli we wrześniu, rzucamy informacje w eter, w świat, gdzie można, że rozpoczynamy kolejny sezon teatralny i zapraszamy do współpracy. Z reguły tak jest, że pod koniec sezonu teatralnego, czyli taki czerwiec, maj, kiedy się rozstajemy na wakacje, rodzice i dzieci, którzy uczestniczyli już w zajęciach i właśnie kończą z nami konkretny sezon teatralny i już zgłaszają chęć uczestniczenia i kontynuowania zajęć po wakacjach. Czyli jakby mamy tę podstawę grup stworzoną. Są takie, które nie wracają, bo zmieniają zainteresowania, bo dorastają nie wiem, mają za dużo obowiązków, bo się przeprowadzają, bo no rozmaite są sytuacje przecież, ale znaczna większość dzieci zostaje z nami. Dzięki temu mamy już taką grupę, która długo, długo, długo z nami pracuje. Po czym właśnie we wrześniu staramy się w świat puszczać te nowiny i wtedy zgłaszają się jeszcze jakieś dodatkowe dzieci. Zresztą fantastycznie i tak naprawdę najbardziej to pracuje taki przekaz informacji z
ust do ust, czyli wówczas, kiedy, nie wiem, rodzice są zadowoleni z tego, co my robimy i widzą efekt pracy naszej i swojego dziecka, to po prostu przeprowadzają kolejną mamę i kolejne dziecko i to jest jakby dla nas też największą satysfakcją, bo wiemy, że ta praca ma sens, została doceniona i nic nam więcej wtedy nie potrzeba. A te mamy już takie pokoleniowe właściwie, bo są mamy, które występują w teatrze i dzieci. Także czekamy teraz może na babcie, które się zaangażują. No wszyscy się starzejemy, prawda? Dzieci rosną, dorośli również. I także, no ale te dwa pokolenia już są, prawda? Bo występują na scenie mamy z własnymi dziećmi. To jest bardzo piękne, urocze w takich przedstawieniach, właśnie jak miałyśmy magiczne święta. Jest to takie bardzo, bardzo radosne i ciepłe takie. Jak człowiek widzi na scenie, prawda, że jest mama z synem, z córką i pewnie przygotowują się do tego występu razem w domu. To bardzo jednoczy też, zespala mi się w tej rodzinie. I to też jest dodatkowy plus takich warsztatów. A proszę powiedzieć, jak odkryć prawdziwy talent? Bo przecież wiele dzieci pięknie śpiewa, tańczy. Czy jest jakiś sekret? No przepraszam, Marzenko. Ja może wypowiem się tylko, jeżeli chodzi o taniec. Że czasami to jest tak, że przychodzą dzieci na zajęcia taneczne i niektóre z nich mają już wrodzone, genetycznie przekazane pewne cechy, które po prostu wiadomo jest, że pomagają w rozwoju tańca. Mam tu na myśli oczywiście piękne stopy, wysklepione podniebienie, chciałam powiedzieć. To akurat wysklepione podniebienie, to może zdyskwalifikować karierę. Ale w mojej branży tanecznej nie. W mojej aktorskiej. Wysklepione śródstopie, oczywiście miałam na myśli. No, piękną sylwetkę, długie nóżki, prawda? Prostują się. Niektóre dziewczynki na przykład już mają to w genach, że są ciągle wyprostowane, prawda? No i oczywiście poczucie rytmu, które po prostu nie przychodzi o tak bardzo łatwo i szybciutko. Więc są to cechy tak zwane przekazane genetycznie i bardzo ważne. Natomiast wiele dzieci potrzebuje czasu. To tak jak mówię, brzydkie kaczątko. Na początku wydaje się, że to z tego dziecka no, nie bardzo sobie radzi na zajęciach, ale po roku, po dwóch wypływa piękny łabędź i po prostu naprawdę czasami jest trudno po prostu to wykryć od razu na początku, tym bardziej, że niektóre dzieci potrzebują więcej tego czasu, jest to dłuższy okres. Niektóre szybciutko rok, dwa, a niektóre, ja mówię ze swojego doświadczenia, że nawet to trwa 4-5 lat i po prostu tancerka wypływa na scenę i oczy mi się po prostu powiększają i serce się raduje, że taka piękna, taka wspaniała, tak cudnie wszystko pracuje. Także ja nie mam sposobu żadnego i nie mam jakiejś metody. To naprawdę jest bardzo różnie z różnymi dziećmi. Także może Agata ma jakąś tajemnicę. Nie, nie ma tajemnicy. To znaczy najważniejsza rzecz, którą ja chciałam powiedzieć, potwierdzając poniekąd to, co Marzenka mówi, tak naprawdę talent to jest coś, z czym przychodzimy na świat, z czym się rodzimy. Bardzo często zdarza się tak, że przez życie całe nam się go nie uda odkryć. Bardzo często zdarza się tak, że odkrywamy go w jakimś tam późnym etapie swojego życia. Im wcześniej nam się go uda odkryć, tym lepiej. Ale trzeba sobie uświadomić tak naprawdę, że ten talent istnieje i trzeba mieć pewność, że się go chce rozwijać. Bo ten talent to też jeszcze nie jest wszystko tak naprawdę. Do tego trzeba dołączyć jeszcze mnóstwo pracy. Niejednokrotnie nie tylko tej osoby bezpośrednio talentem obdarzonej, ale całego sztabu ludzi to po pierwsze. A po drugie wielu wyrzeczeń, nakładów finansowych, bez względu na to, jaki to jest rodzaj talentu. Bo my tutaj powiedzmy koncentrujemy się bardziej na talencie scenicznym, ale tutaj mówimy o wszystkich innych rodzajach talentu. Ciężka własna praca, dokładnie. Absolutnie, samodyscyplina. I to jest to, bez czego talent funkcjonować sam nie będzie, a równocześnie jeszcze niestety poza talentem i ciężką pracą, to jest jeszcze tak, że trzeba poznać odpowiednich ludzi,
być w odpowiednim miejscu, o odpowiedniej porze. Tak. I wszystko to jest po prostu wielkie, zamknięte koło. Mamy przygotowany fragment spektaklu Historia pewnej róży z 2000, myślę, ale nie jestem pewna, 6 bądź 7 roku. Ta róża, którą Państwo zobaczycie w niedzielę, to będzie zupełnie inny spektakl, ale może tak dla zachęcenia, bo już tutaj możecie Państwo zobaczyć przepiękne kostiumy, to na pewno. I część z nich, owszem, pojawi się na scenie. To jest bardzo piękna baśń, piękna, bardzo kolorowa, różnobarwna, bo na scenie jest wiosna, naprawdę prawdziwa wiosna. Kwiaty, motyle, pszczoły, biedronki, bąki, żaby. Możemy prosić o powiększenie ekranu? Właśnie próbuję to robić, ale nie bardzo wiem, czy mogę. Och, to nasza piosenka finałowa jest właśnie. No mamy drzewa, mamy zieloną trawkę, która będzie wyglądała troszeczkę inaczej. To już, to był bardzo króciutki fragment tak naprawdę. I bo i dobrze, bo jeżeli pokazalibyśmy za dużo, to może Państwo byście mieli dość i nie chcielibyście przyjść, a to nie o to chodzi. Trzeba przyjść. Tutaj mamy piękny, kolorowy plakat z naszego nowego przedstawienia i na tym plakacie, Marzenko, w zasadzie jest wszystko, lub też prawie wszystko, co będziecie mogli Państwo zobaczyć na scenie, to znaczy wszystkie postacie, które będą na scenie. Nie ma. Nie ma, powiedziałam prawie, ale tak, jest róża, mam nadzieję, że wszyscy widzą różę, nie będę pokazywać paluszkami. Może ja poproszę, będzie lepiej dobrze widać. A ja powiem, że tak, będzie na scenie róża, będzie na scenie bocian, o tam na górze przy paluszkach jest słowik, który również na scenie będzie. Będzie księżyc, w lewym rogu plakatu jest księżyc. Będzie również bocian, będą żaby, będą przepiękne motyle, które fruwają, piją nektar i zapomniały o Bożym świecie. Nasze będą miały błyszczące, kolorowe skrzydełka. Kostiumy są po prostu tak bajeczne, że no chyba najbardziej kolorowe i najbardziej bajkowe z dotychczasowych wszystkich naszych przedstawień. A już dużo. Prawda? Tak, to jest naprawdę rewia kostiumów w tym przedstawieniu. Będzie całe mnóstwo innych polnych kwiatków, stąd ta koleżanka przy róży. Jest bąk bzykacz i małe pszczółki i biedronki, no właściwie wszystkie owady tutaj. I nie zdradzamy tajemnicy. Nie ma tu jeszcze dwóch postaci, które występują w tym przedstawieniu i to w dość dużej ilości. I dwóch światów. I dwóch światów na dodatek. Ale to tak w każdej bajce musi być po pierwsze jakiś czarny charakter i musi dobro zwyciężyć zło. I tak będzie w róży niewątpliwie. Tak, będzie przyjaźń i miłość i zaufanie. Bajka jest bardzo mądra. Już nie mogę się doczekać. Ma cudowny przekaz, jak zresztą wszystkie nasze bajki. I tutaj rozmawiamy już prawie 15 minut. Albo może więcej, a ani razu nie wspomniałyśmy o naszym nadwornym autorze. A gdyby nie nasz nadworny autor, to pewnie tych premier tylu i takich wspaniałych by nie było. Proszę Państwa, wszystkie sztuki dla nas pisze pan Piotr Kukuła. Mój osobisty mąż. Tak. Pewnie mąż by się obraził, gdyby pani nie wspomniała. O to możliwe. I tatuś naszych dwóch urożych córeczek, które zresztą oczywiście z teatrem związane być muszą i są. Sonia zresztą gra główną rolę właśnie w historii pewnej róży. A w pierwszym przedstawieniu była trawką, potem czyli awansowała. Więc przeszła też jakiś etap pracy z nami. Natomiast jesteśmy w cudownej sytuacji,
Dla każdego teatru repertuar to jest połowa sukcesu. My jesteśmy takim specyficznym teatrem, no niby amatorskim, ale staramy się naprawdę robić wszystko, żeby te nasze produkcje miały jak najwyższy poziom. I dzieje się coś takiego, że każdy spektakl staramy się podnosić sobie poprzeczkę i staramy się, aby był jeszcze lepszy i jeszcze lepszy pod każdym względem. Na przykład od kilku lat nagrywamy materiał muzyczny, czyli piosenki do przedstawień, głównie dlatego, że ze względu na bogatą choreografię i tłum ludzi na scenie nie jesteśmy w stanie nagłośnić grupy 40 aktorów, czy to dzieci, czy dorosłych, w tym samym czasie śpiewających, mówiących i tańczących. Po prostu nie mamy takich technicznych możliwości. To są wielkie produkcje broadwayowskie. To są ograniczenia finansowe, sprzętów w Copernicus Center, gdzie gramy i tak dalej. Czyli to jest jeden jakby z takich ważnych etapów, ale wyznaczamy też poprzeczki wyższe Piotrowi, który pisze dla nas te teksty, głównie dlatego, że on sobie wymyśla jakąś sztukę i ma, powiedzmy, taką podstawę scenariusza i opowieści w głowie. Natomiast tu zaczynają się schody, bo ja wtedy wchodzę w akcję i mówię, ale wiesz co, tam mamy tak, 6 dziewczynek, które muszą coś zagrać, 8, które mogą mieć mniejsze role, mamy tylko jednego chłopca, no to jak ja mam napisać Kopciuszka, jak nie macie księcia, o czym ma być na przykład przedstawienie, skoro i tak dalej. Więc tutaj mu stawiamy bardzo duże wyzwania. A on znakomicie się do nich dostosowuje i tak naprawdę to większość tych sztuk, które pisze, są pisane pod bardzo konkretnych aktorów w naszym zespole i pod ich charaktery, pod ich możliwości aktorsko-taneczno-wokalne. I jest to dla nas niezwykły komfort, na który tak naprawdę niewiele teatrów pewnie sobie może pozwolić, a na pewno tutaj. I w ogóle my nie czekamy na scenariusz, ponieważ Piotr jest tak płodnym autorem, że on wyczarowuje te scenariusze. I jak nieraz rozmawiam z nim, mówię: Piotr, a może byś napisał coś o tym? A dawno napisana jest sztuka, w szufladzie czeka, to wy się nie wyrabiacie. Więc po prostu on piękne te wszystkie sztuki pisze jedna po drugiej, chowa, zamyka i czeka, żeby doczekały się kiedyś premiery. Także mamy chyba załatwioną tą pracę przez Piotra już na wiele lat, na przyszłość. Tak, sztuk mamy sporo. Nie wiem, czy one tak naprawdę ujrzą światło dzienne w najbliższym czasie, ale walczymy o to, żeby tak się działo i żeby było ich oczywiście coraz więcej w naszym repertuarze. Teraz kończymy sezon teatralny Historią pewnej róży, a niebawem przecież zaczynamy nasze próby bardzo intensywne. Tak, we wrześniu premiera. Do kolejnego przedstawienia. Tym razem wystąpi ta grupa najstarsza, czyli młodzieży i dorosłych. A ponieważ premiera jest we wrześniu, a wiadomo, że jakaś przerwa teatralna również musi nastąpić, więc nie mamy dużo czasu. Praktycznie maj, potem sierpień. Jej! Jak my to zrobimy? Normalnie, tak jak zawsze. Opowiadaj, Marzenko, ja tutaj muszę się uporać z naszą stroną, żeby móc pokazać zdjęcia. Dobrze. Czy w Historii pewnej róży grają tylko dzieci, czy również dorośli? To jest właśnie ta nasza tajemnica. Rozumiem. Dzieci przede wszystkim, 90 jest chyba ich na scenie aż. To spora grupka. Tak. Natomiast te dwa światy, o których wspomniałam, magiczne, dobra i zła, o tyle powiem, jest to grupa naszych dorosłych, młodzieży. A teraz ja tutaj chcę pokazać fotografię jednych z najmłodszych naszych aktorów. To są nasi uroczy myśliwi z przedstawienia, którym kończyliśmy ubiegły sezon teatralny. Spektakl nosił tytuł Festiwal Podwórkowy, a to myśliwi, którzy wyruszają na walkę z próchnicą. Dlatego mają takie wielkie szczoteczki do zębów, bo próbują
namówić wilka, żeby tak jak przystoi na solidnego posiadacza szczęki wypełnionej pięknymi, wielkimi, białymi kłami, wziął się do roboty i szoruj, szoruj, szoruj zęby rano i wieczorem. Szoruj, szoruj, szoruj zęby z przodu, z tyłu też. Nie pamiętam chyba. Szoruj, szoruj, szoruj zęby na górze, na dole. Szoruj, szoruj, szoruj zęby, bo to ważna rzecz. A tak było. One śpiewały trochę lepiej, te nasze małe myśliwe. To jest słynny teatrzyk SKS. Ha, ciekawa jestem, czy ktoś z oglądających nas i słuchających byłby w stanie rozwiązać ten tajemniczy tytuł i skrót. SKS. Ten, kto był na przedstawieniu, to nie będzie miał problemu, ale jeśli ktoś nie był na przedstawieniu, a z czymś mu się ten tytuł, ta nazwa, ten skrót właściwie kojarzy, to zapraszamy, może rozpiszemy jakiś konkurs, będzie bilet na przedstawienie, tak, tak, do wygrania. Proszę bardzo, co znaczy skrót SKS w naszym przedstawieniu? Festiwal i zaraz wrócimy. Prawda? Tak, to był festiwal podwórkowy. I co to było SKS? Alfabet, Agatko, a to są nasze małe literki. Piosenka o literkach, alfabet, którą oczywiście napisał Piotr Kukuła. Do większości piosenek festiwalu podwórkowym muzykę napisał Piotr Kucharski. A tutaj są i nasze kapturki, i jest słynny trzepak. Była, owszem, opowieść piękna o trzepaku również, tutaj dalsze fragmenty SKS, bo festiwal podwórkowy to było takie przedstawienie, do którego scenariusz oczywiście napisał Piotr Kukuła i większość tekstów, ale my do tego przedstawienia również wkleiliśmy bardzo dużo tekstów klasyków literatury dziecięcej, Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. I była to fantastyczna przygoda literacka również dla dzieci. Staramy się, aby pracować z reguły z takim współczesnym językiem. Natomiast oczywiście, że jednym z naszych założeń, poza uczeniem się języka polskiego i rozwojem ogólnym artystycznym dzieci, jest obcowanie z literaturą piękną, dziecięcą polską. I stąd ten pomysł na takie połączenie. Uwielbiam tę scenografię festiwalu podwórkowego. Przepiękne kamieniczki przypominające nasze polskie podwórka autorstwa Estery Mikoś. Jeśli słuchasz, Esterko, to cię bardzo pozdrawiamy, bo może Esterka nam uciekła do Polski, wróciła do kraju rodzinnego i mieszka w Łodzi, ale to jest jej arcydzieło. Niezwykłe i piękne kamieniczki, które wszyscy bardzo którymi wszyscy byli bardzo zachwyceni. Na scenie, jak wspomniałam wcześniej, tutaj po pierwsze można zobaczyć z bliska te kamieniczki i precyzyjność pracy Estery, ale stoi trzepak, o którym wspomniałam, prawdziwy, solidny, na którym można było robić fikołki i były wszystkie rekwizyty, które znajdowały się na naszej scenie. To były rekwizyty, które też mogliśmy używać, typu huśtawki, piaskownice. Piaskownica, tak. O, to inne akurat przedstawienie. O, tutaj są kapturki nasze, to w garderobie na zapleczu tak. Też można zobaczyć. I dalej SKS, widzicie Państwo piaskownice, o którym też wspominałam, nawet piasek był w środku. Tutaj jest nasz trzepak, urocze kamieniczki i jest huśtawka, na której również dziewczynki się huśtały, oto jakieś zaplecze. Dalsza część SKS-u i słynny pan Tralaliński teraz się prezentuje. O, jest i wilk oraz na stara babcia, wilk na łóżku i nasza babunia. A dzięki temu zdjęciu też możecie Państwo zobaczyć, jak godzina? Wyglądają kulisy oraz która jest godzina. I dalsza część naszych myśliwych. Proszę bardzo, powinniśmy chyba zmienić zdjęcia, żeby zainteresować innym przedstawieniem. Zaraz tak. Coś tutaj znajdę, jeśli Państwo pozwolicie. Ja tak w międzyczasie tylko patrzę tutaj na czat i widzę, że jeden z widzów pyta się o koszty uczestnictwa w warsztatach. Warsztaty
Myślę, że mają bardzo przystępną cenę i tutaj nie mamy nic do ukrycia. Są to nasze oficjalne informacje, które możecie znaleźć Państwo na stronie warsztatyteatralne.com, ale opłata za cały rok pracy z nami waha się w granicach $400. I jest to na dodatek opłata, którą Państwo sobie możecie rozłożyć na raty, czyli myślę, że bardzo dogodnie tutaj sobie współpracujemy i wyznaczamy pewne zasady. Czarownicy. Tak właśnie chcę wrócić do czarownic, tego szukałam, żeby też opowiedzieć o tej współpracy z grupą dorosłych. Tak wyglądało. I to jestem ja. Jako czarownica Adelaida, postać, którą wymyślił już od pierwszego przedstawienia, a było to Porwanie, czyli Gdzie jest święty Mikołaj, a Piotr Kukuła. Świetna ta prezentacja. To czarownice są wśród nas? To jest z tego przedstawienia, tak, plakat. Czarownice są wśród nas. Spektakl, który miał miejsce 2 lata temu. Oficjalnie premierą tego spektaklu otwieraliśmy sezon teatralny dla grupy dorosłych. Moja niezwykła fryzura została wykonana przez Aleksandrę z salonu Splendor. Splendor. Polecamy usługi dziewczyny, obie zresztą, i Ola, i Agnieszka Olbrycht, wykonały tak fantastyczną pracę, zaraz to Państwo zobaczycie. Niesamowite. Makijaż, czy też dzieło. Raczej to nie jest makijaż, to jest charakteryzacja. W tym spektaklu teatralny. Ewa Moniek musiała się zmierzyć z charakteryzacją. To nie był normalny makijaż, taki z jakim na co dzień obcują dziewczyny zajmujące się tak zwanym make-upem przy sesjach fotograficznych czy też ślubnych imprezach. Tutaj to było dla nich olbrzymie wyzwanie i to są fragmenty naszego przedstawienia Czarownice są wśród nas. Fryzury, kostiumy autorstwa Marii Pawliny, o której już wcześniej wspominałam, która dokonuje po prostu niezwykłych cudów. Tu jest nasza pani Marzenka, nasza osobista, ukochana pani choreograf. Zobaczcie, jak ją ubrałyśmy. Marylka sama szyła tę krynolinę tiulową. I to było niezwykłe też osiągnięcie. I nikt lepiej nie mógł zaprezentować się w takiej kreacji jak Marzenka. Tu jedna z naszych koleżanek, Kinga. Esterka, o której wcześniej mówiłam, spójrzcie na te makijaże i na te fryzury. To jest po prostu coś niezwykłego. Tutaj dalsza część akcji. O, i znowu czarownice w akcji. I kolejna czarownica w akcji. Proszę bardzo. Normalnie arcydzieła. Te fryzury, te makijaże, te kostiumy, naprawdę to... Tutaj garderoba, jak widzicie, dużo się dzieje i zamieszania było niemało. My jesteśmy też w takiej szczęśliwej sytuacji. O, jedna z naszych czarownic, Agnieszka Sarafian, czesana właśnie przez Agnieszkę Olbrycht, o której wcześniej też wspominałam, salon Splendor. W trakcie fryzurowania, a tu gotowa fryzura, a co? Tam z tyłu bardzo Asia proszę. Nasza. Jest Asia jako chińska czarownica. I lekko pankowa Weronika. Tu nawet Weronika bardziej widoczna. O, proszę, dwie szalone. I jeszcze kolejne szalone. A to nawet i ja, kolejna też szalona. I mówiłam o czym zapomniałam teraz. A ja już nie pamiętam też. A o tylu rzeczach mówię, tak? Zapatrzono tu w ekran, nie. Wspomnienia odżyły. Ty nie masz patrzeć w ekran, masz rejestrować, co się dzieje i komunikować. Tak, ale ja po prostu zatraciłam się w tym, bo to właśnie jest tak. To był kolejny spektakl nasz 2 lata temu, jeśli możemy wrócić jeszcze właśnie do historii, zanim zaczniemy dalej opowiadać o nowym przedstawieniu. To są fragmenty z prób i może to też warto Państwu pokazać, dlatego że efekt końcowy to efekt końcowy. A to są fragmenty naszych prób, różne rzeczy się na tych próbach dzieją przecież. Spektakl nosił tytuł Dzieciaczki z ziemskiej paczki. Znowu napisany przez Piotra, tym razem muzykę do piosenek napisałam ja i Bartek Ciężopka i to były wszystkie jego aranżacje. A spektakl opowiadał o tym, że coś złego zaczyna się dziać na ziemi. I nie do końca jesteśmy w stanie wytłumaczyć te wszystkie mało przyjemne rzeczy, które nas
spotykają i dzieci szukają na to niby odpowiedzi i przybywają z obcej planety dwa ludziki, jeden tu, drugi tam, wraz z iskierkami, to są iskierki w niepełnych kostiumach. Globus. To jest globus, tak, który pięknie pracował na scenie i fragment Tutama, jednego z, tutaj iskierki, też jeszcze w niepełnych kostiumach, bo to tak jak mówię, ciągle próba, była próba. Tak? I jest tu, czyli Dawidek Mikoś, i tam, czyli Adaś Witusik, którzy przybyli, aby opowiedzieć o tym, że czarownik tutaj ma coś do zamieszania i że ziemię trzeba ratować. I dzieciaczki z ziemskiej paczki dostają właśnie ten globus, dzięki któremu, w którym to na ziemię przybyły iskierki i tutam, aby opowiedzieć nam o wszystkim. I w rękach dzieci jest teraz uratowanie ziemi. I one oczywiście robią wszystko, żeby tak się stało i oczywiście im się udaje. Jedną z akcji, w którą zostają włączone, to jest ratowanie pelikanów. Proszę, które... tylko muszę włączyć się. Proszę zobaczyć na dzioby pelikanów. W ogóle pomysł uszycia tych czapeczek jest niesamowity. A proszę sobie też wyobrazić, że 30 kilka pelikanów czeka w kulisie z tymi dziobami, żeby wejść na scenę. To w, w ciasnej kulisie trzeba dostać, kulisie, w Koperniku. Gdzie po prostu, nie, jak ja jestem, prawda, stoję z dziećmi, Asia stoi w drugiej kulisie, zawsze tam pracujemy, dzielimy tą swoją pracę w czasie trwania spektaklu, więc my nie widzimy buziek tych dzieci, bo one po prostu mają dzioby, czapki, czy na przykład peruki i nieraz szukamy, podnosimy brody do góry, gdzie jest Tarnika, gdzie jest Adaś, gdzie jest... I szukamy. I te pelikany dziobiaste, które pamiętam, nie mieściły się w kulisie, dziobały jedno drugiego, to po prostu nigdy tego nie zapomnę. Tak. Niesamowite to było. I była to piękna bardzo scena obmywania ich z tej ropy, w którą wpadły, co zresztą się wydarzyło kilka miesięcy wcześniej i myśmy chcieli bardzo o tym właśnie opowiedzieć. I była bardzo, była wzruszająca scena z przepiękną piosenką o obmywaniu pelikanów. Dzieciom oczywiście udało się uratować ziemię i zagłada nie nastąpiła. Zły czarownik zamienił jedną z bliźniaczek w szczura. Dobro zwyciężyło, jak zwykle. Uczciwość. I tutaj są właśnie iskierki już w pełnych swoich kostiumach, w garderobie tuż przed wyjściem na scenę z bohaterkami. Nie mamy tutaj gdzieś naszej pani kostiumolog, gdzieś ona zawsze jest zajęta. No tak, dokładnie i ona... akurat się nie wplata w zdjęcie, ale tak, gdzieś przymierzała tutaj komuś kostium. Ja zaraz ją... Gdzie ta nasza pani Maryla, czarodziejka zaraz ją nasza? Znajdę, tutaj całe nasza mnóstwo pelikanów. Tak jak mówiłaś, Agatko, wspomniałaś, że w naszym przedstawieniu niedzielnym jest 250 kostiumów na scenie. To jest po prostu ogrom, to tak naprawdę... Niesamowite. Najtrudniejsze w tym jest to, bo dzieci nie jest tak dużo, dzieci jest około 90, ale polega na tym, że one, większość z nich przybiera się trzy razy. Więc jest to ogromny wysiłek dla dzieci, dla nas, dla rodziców, ale przede wszystkim dla Marylki, która te wszystkie kostiumy uszyć musiała. Ma na szczęście już niezłą brygadę pomocniczek, asystentek, które zajmują się takimi wykończeniowymi sprawami typu, nie wiem, właśnie pomalowanie czapeczki w jakieś tam kolory troszeczkę, albo przyklejenie kropek biedronkom, albo pasków pszczółkom, albo ozdabianie motylich skrzydeł. Natomiast przede wszystkim te główne kostiumy musi wykonać ona oraz podstawę do tych kostiumów, powiedzmy, mniejszych i w dużej ilości. I ona, przepraszam, a przede wszystkim musi je, tak, musi je wymyślić. Sobie, jak to będzie pracowało najpierw się na scenie, urodzą, prawda? Najpierw się muszą urodzić w jej głowie. I to jest tak, że ten kostium musi wyglądać pięknie, musi być wygodny, a dzieci mają różne wymagania, bo ja mogę założyć kostium, w którym mnie gniecie, w którym jest coś mi niewygodnie, drapie, tak, uwiera, w którym też nie jest to super komfortowe i ona staje na głowie, żeby jednak było i z reguły, znaczy zawsze, nie z reguły, zawsze jej się to udaje,
ale powiedzmy, że ja mogę przez to przejść i jestem w stanie, czy też nawet dziewczyny z dorosłej grupy naszej, jak nagle musiały założyć, na co dzień nie chodzimy w długich, szerokich sukienkach, w butach na obcasie, przynajmniej większość z nas, więc też to było jakieś tam przeskoczenie do innego kostiumu, ale dzieciom jest jeszcze trudniej tak naprawdę, więc przed nią kolejne wyzwanie takie, że ten kostium oprócz tego, że ma wyglądać pięknie, być efektowny, najlepiej jeszcze, żeby się błyszczał, bo światła robią swoje na scenie, a poza tym dzieci wtedy też, te, które są na widowni, inaczej reagują. One często nie zapamiętują postaci, tylko pamiętają kostium i zapamiętują tę postać dzięki temu, jak kostium wyglądał. Słynna moja kaczka, którą też tu muszę znaleźć z festiwalu podwórkowego. Była piosenka o kaczce dziwaczce. A jeszcze, przepraszam, Agatko, jak mówiłyśmy o tym, jak w kulisach, prawda, jest ciasno, o pomocy też Maryli, to są te nasze cudowne mamy, które pomagają, wykańczają różnego rodzaju kostiumy, te, prawda, wykończeniowe, przyklejające kinki, jakieś bąbelki, to, co potrafią, prawda, robią to oczywiście za darmo, z dobrej woli, z własnego serca. I to samo jest podczas spektaklu. Wiele z mam nie ogląda w ogóle przedstawienia, tylko pomaga nam w kulisach. Po prostu zajmuje się grupką dzieci, nie swoich, tylko ma pod opieką na przykład szóstkę czy siódemkę, czy żabki, czy prawda, jakieś tam motylki. Musi doprowadzić na scenę te dzieci, odprowadzić, przebrać. Więc wielki ukłon również w stronę tych mam z tym dobrym sercem, prawda? O, no to w ogóle nie ma o czym mówić. My tak naprawdę bez pomocy tych naszych wspaniałych mam. Tam szyją właśnie. To nie był. O tak, to zaraz pokażę. Nie bylibyśmy w stanie tak naprawdę robić tych przedstawień. Tak, tak. Dlatego, że to jest niemożliwe o tyle, że jest. Różnorodność. My na zajęciach pracujemy w małych grupach. Jesteśmy w stanie opanować jednorazowo 20-osobową grupę spokojnie. To natomiast kiedy ją, wychodzimy na scenę, musimy koordynować całą pracę, która się odbywa na scenie. Ja jeszcze bardzo często występuję z dzieciakami, bo to też jakby jest jeden z pomysłów. Dziewczyny, Marzenka z Asią, jakby są inspicjentkami wtedy w kulisach, bo one muszą czuwać nad tym, żeby wszystko się działo odpowiednio, wszyscy byli przygotowani do swojego wejścia za chwilkę i muszą mieć pod kontrolą to, co się dzieje na scenie i to, co się dzieje tuż obok sceny w kulisach i to, co się dzieje w garderobie. I nie jesteśmy w stanie kontrolować wtedy wszystkiego, w związku z tym bez zaangażowania tych kilku wspaniałych mam, które doceniają i rozumieją trud i mają świadomość, że gdyby nie ich pomoc, to te nasze produkcje nie mogłyby wyglądać tak, jak wyglądają. Nie byłybyśmy w stanie wyprowadzić tych dzieci na scenę. I tak naprawdę tylko dzięki temu możemy to robić, że mamy grupę znakomitych, naprawdę mam w tym roku, przewodniczą im i bardzo sobie dzielnie z tym radzą Kasia Jarosz i Edytka Wydmański. Dziękujemy wam, kochane. Dziękujemy. I niezawodna nasza Ania Eismont, która czuwa z kolei nad całym tym zapleczem od strony takiej opieki nad publicznością z kolei, która przychodzi do teatru. I to są naprawdę ludzie, którzy są oddani tej pracy w 100%. Uwielbiają to, co robią, kochają te dzieciaki tak samo jak my i po prostu serce całe im oddają. A w wolnej chwili, czekając, kiedy my ciężko pracujemy z dziećmi ich na scenie teraz właśnie, one przyszywają paseczki wspomniane wcześniej pszczółkom. Na brzuszki. Na przykład. Ja tak przy okazji chciałam dodać, że mamy, które będą za kulisami podczas niedzielnego spektaklu, będą mogły obejrzeć spektakl na naszej stronie internetowej, ponieważ będziemy robić transmisję bezpośrednią i materiał ze spektaklu będzie później dostępny na YouTubie oraz na naszej stronie. Także mamy, proszę się nie martwić. Nie jesteście osamotnione. Wszystko będzie można zobaczyć.
tu szukam tej kaczki właśnie, ale chciałabym ją znaleźć ze spektaklu. Jest kaczka w innej, prawda, scenerii, bo to jest nasz udział w znakomitej akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, gdzie warsztaty teatralne również od lat aktywnie bardzo uczestniczą. I to była nasza kaczka dziwaczka. Nasza kaczka dziwaczka, kostium z przedstawienia Festiwal Podwórkowy. No mówię, w innej nieco scenerii i nie na podwórku, ale również z fantastyczną zabawą. A tak mnie naprawdę najbardziej zależało właśnie na pokazaniu kostiumu, żebyście Państwo też mogli zobaczyć, że naprawdę rączki naszej Marelki są czarodziejskie. My jej dajemy wyzwania, Piotrek pisze te teksty. To, co Marzenka powiedziała właściwie, bo to jakby trzeba by było wrócić pewnie do tematu róży. Róża jest taką chyba najbardziej baśniową. Bardzo kostiumową, baśnią taką kostiumową, naprawdę. Muzyczną i kostiumową, piosenkę do wszystkich, muzykę do wszystkich piosenek w tym spektaklu napisał Janusz Pliwko. Jeśli pamiętacie Państwo nasz spektakl sprzed lat, to bardzo nam miło, ale ten spektakl jest zupełnie innym spektaklem, pod każdym względem. No przede wszystkim obsadowym, bo dzieci nam się bardzo zmieniły w tym przedstawieniu. Występują niektóre z tych, które występowały w poprzednich premierach róż. Pierwszą różą była Karolina Hryszko i to dla niej kostium róży został zrobiony. I ja go zaraz Państwu pokażę, bo jest niezwykły. Pokażę albo nie pokażę. Drugą różą chyba była Monika Drugą Bielawiec, różą tak? była Monika Bielawiec, a trzecią różą? Trzecią różą jest Sonia Kukuła. Proszę I bardzo. I kostium róży, oto jest właśnie pąk. Proszę popatrzeć róży. Na kwiat. Ten kostium wykonała specjalnie wówczas dla swojej córki Karoliny Hryszko, jej mama, czyli Krystyna Hryszko. Jesteśmy jej niezmiernie za to wdzięczni. Kostium ciągle z nami jest, bo został ofiarowany teatrowi. Zmienił po raz kolejny różę. Marylka, czyli Maria Pawlina, właściwie wtedy z nami jeszcze nie pracowała. Zaczynała dopiero tworzyć kostiumy w naszym teatrze. A ten kostium, tak jak wspomniałam wcześniej, jest autorstwa Krystyny Hryszko i też jest niezwykły. I ten spektakl, tak, jest, tak jak już powiedziałyśmy dzisiaj kilkakrotnie, jest taką rewią kostiumów, naprawdę popis niezwykły Marylki, ale jest tak, rozbudowany bardzo. I obsadowo, i muzycznie jest zmieniony pod tym względem, że wszystkie piosenki mają zupełnie nowe aranżacje. Wtedy graliśmy róże tylko przy akompaniamencie pianina i borykaliśmy się ciągle z trudnościami technicznymi, typu właśnie odpowiednim nagłośnieniem dzieci, które śpiewają i które mówią. A jako, że naszym założeniem też jest to, żeby jak największą grupę dzieci, czyli aktorów naszych uczestniczących w tych zajęciach, wyróżniać, to w tej chwili mamy tę metodę od kilku lat, o czym też już powiedziałam, że cały ten materiał muzyczny nagrywamy. Po pierwsze, mamy szansę wtedy na to, żeby te piosenki rzeczywiście dobrze brzmiały. Nie martwimy się o mikroporty i o mikrofony do piosenek, a poza tym przy ruchu, którego jest mnóstwo w tym spektaklu, byłoby to naprawdę nie do zrobienia i bardzo trudne do zaśpiewania. Więc jakby od tej strony ten spektakl też będzie zupełnie inny niż ten, który Państwo pamiętacie, a jeśli nie pamiętacie, no to po prostu tym lepiej nawet, bo Wam zostanie w głowach ten, który w tej chwili będziemy Wam prezentować już za kilka dni. Proszę powiedzieć, jak długo trwają przygotowania do spektaklu i jak wiele osób pracuje nad tym, żeby wystawić sztukę na scenie? Generalnie rozpoczynamy zajęcia we wrześniu, w połowie września, bo rozpoczynamy je premierą. Najstarszej grupy i młodzieżowej grupy, więc wrzesień, październik to jest nasza taka rozgrzewka i jeżeli są nowe dzieciaczki, to oczywiście muszą się zaadoptować potem mamy zazwyczaj jeszcze też, bo to jest trochę bardziej skomplikowane, ponieważ my jeszcze mamy okres świąteczny,
i zawsze przygotowujemy się do okresu świątecznego, tak zwanego kolędowania w naszym rodzinnym gronie, rodzinnym teatralnym mam na myśli. Ale przy okazji też przytrafiają nam się, że tak powiem, nasza pani reżyser, dyrektor teatru. Ostatnio była właśnie reżyserem i dyrektorem Magicznych Świąt. Przygotowywała to wszystko nie tylko z udziałem naszych warsztatów teatralnych, ale także różnych innych grup. I musiała to połączyć w całość, więc praca była bardziej skupiona, że tak powiem, wtedy na te święta, na magiczne święta, na kolędowania. Ale już po malutku, że tak powiem, listopad, grudzień, rozpędzamy się. Oczywiście, jeżeli premiera jest w kwietniu, tak jak teraz, to wiadomo jest, że to bardzo mało czasu zostaje i jest to bardzo praca intensywna. Pracujemy 2 razy w tygodniu, ale każda grupa dziecięca, teatralna, przychodzi na zajęcia raz w tygodniu. Ponieważ jest dużo tych dzieci, dzielimy je wiekowo na grupy i w ciągu 1 godziny zajęć takie dzieci pracują z Agatką, z Asią Pawliną, która uczy je śpiewać, muzycznie przygotowuje do przedstawienia i pracują również ze mną. Także podczas 1 godziny dzielimy się i wymieniamy się tą grupą. Także raz w tygodniu to jest niewiele tak naprawdę. Czy coś jeszcze, czy coś ominęłam? Chyba nie. No i później, im bliżej jest spektaklu, prawda, to już zaczyna serce bić mocniej i wtedy przyspieszamy. Są próby dodatkowe. Kto pracuje przy tym, przy przedstawieniu? Tak na co dzień, warsztatowo, no to Agatka, Asia, Pawlina i ja, czyli teatr, muzyka, taniec. Ale wiadomo, że tak jak wspomniała Agatka wcześniej, ogrom ludzi przy tym jest, no bo Maryla Pawlina, która już projektuje, myśli, szyje, ale nie ma jej na co dzień fizycznie na zajęciach z nami. Osoby, które piszą muzykę, prawda, aranżacje, które robią, nagrywania scenografia, w studio, która jest bardzo ważnym elementem. Tutaj rozmawiałyśmy o świątecznym przedstawieniu, więc może tak będę zdjęcia jakieś też pokazywać równocześnie. Scenografia jest bardzo ważnym elementem naszych przedstawień i biorąc pod uwagę, że przecież my nie mamy żadnego zaplecza, ciągle powtarzam, wynajmujemy salę na zajęcia od Copernicus Center, to są małe pomieszczenia, nasze scenografie są możliwe do tego, żeby w ogóle zaistniały na scenie, też dzięki całemu sztabowi cudownych i wspaniałych ludzi. I tutaj naprawdę chylę czoła i kłaniam się nisko firmie Royal Stairs, to jest pan Jerzy Hryszko, który kocha teatr i jest filantropem naprawdę najwyższych lotów. Nigdy nie odmówił nam jeszcze pomocy. Cudowny, ciepły, wspaniały człowiek. I Piotrek wykonuje telefon do Jurka, mówiąc: Jurek, wiesz co, bo będzie potrzebny wazonik dla róży, dałoby się coś zrobić. No, on jako, że ma swoją firmę, odpowiednie zaplecze, halę, w której to można wykonać, no to jakoś nam się to udaje. My musimy wynajmować przecież na stałe tak zwany storage, czyli miejsce, gdzie przechowujemy te scenografie. To są dodatkowe koszta, ale jako, że zostało w to włożone tyle pracy i my potem staramy się wykorzystywać ją może w nieco innej aranżacji, ale ponownie w związku z tym ta scenografia dla nas jest ważna, ale jest to element jakby nieodłączny naszych przedstawień. Projektuje ją z reguły Piotr Kukuła, czyli autor przedstawień i równocześnie scenografii, a potem często właśnie przy pomocy wielu dobrych ludzi, typu właśnie Jurek Hryszko, Zbyszek Tom Startek, Kuba Sacha, Marek Lichota, wykonują, robią, mamy dzięki temu scenę wyglądającą pięknie i no i możemy się również tym elementem teatru cieszyć bardzo. A czy warsztaty teatralne grają również na wyjazdach? O tak, rzadko, bo jest to bardzo trudne, między innymi ze względu na, po pierwsze tak, ilość dzieci. Wszyscy chcieliby wystąpić. Ale to też. No ale chociażby właśnie ze względu na kostiumy i scenografię, to jest jednak teatr i my bez tej scenografii tak naprawdę nie istniejemy. Ale czasami korzystamy z zaproszeń,
i prosimy o następne. Dzięki temu na przykład w ubiegłym roku, proszę bardzo, byliśmy na festiwalu polskim w Minnesocie. Cudowna impreza. Zostaliśmy zaproszeni przez organizatorów tego festiwalu i tam, na tym festiwalu, to jest proszę dzielna grupka zwarta i gotowa do akcji, zagraliśmy spektakl po angielsku, który został specjalnie napisany na ten wyjazd, ponieważ organizatorzy obawiali się tego, że jednak polskojęzyczną sztuką czy też przedstawieniem nie będziemy w stanie dotrzeć do takiej ilości osób, do jakich im zależałoby, abyśmy dotarli. W związku z tym zapytano nas, czy moglibyśmy zagrać coś po angielsku. I powiem tak, a miałyśmy wrażenie, że dzieci nasze bardzo się z tego faktu ucieszą, ponieważ język angielski jest w końcu, było nie było, tak naprawdę ich pierwszym językiem, nim posługują się na co dzień. Kiedy przystępujemy do uczenia się tekstów polskich, już do konkretnych scen, czy nawet w trakcie tych ćwiczeń, o których wcześniej rozmawialiśmy, one się bardzo borykają ze słownictwem i z wymową. Język polski jest bardzo trudnym językiem, jeśli chodzi o wymowę. I teraz przeskoczenie takiego etapu, że zanim zaczną grać rolę i wchodzić w postacie, muszą ten tekst rozumieć i przeanalizować. I tutaj jakby jest problem, analiza, zrozumienie i wymowa, ale jakoś sobie z tym radzą i przeskakujemy ten etap, potem się zaczyna fajna praca interpretacji. I do czego zmierzam? Jeżeli nie nauczą się na pamięć naprawdę tego tekstu po polsku, to mają problem, ponieważ nie mają na tyle bogatego słownictwa, przynajmniej znaczna większość z nich, że nie potrafią przy zapomnieniu szybko znaleźć innego słowa, żeby móc sobie jakoś z tym poradzić i żeby dialog dalej mógł biec. To jeszcze jest trudniejsze. Jest, tak. I tutaj miałam wrażenie, że właśnie ten angielski to jest ich codzienny język, więc co za problem. Tak. Faktem jest, nauczyły się w ciągu tygodnia, kiedy tutaj zabiera po polsku nam miesiące. W ciągu tygodnia opanowały tekst. Sztuka nazywała się A Mała Czarownica i opowiadała o tym, że pewna mała czarownica o imieniu Heather postanowiła napisać książkę, która nosiła tytuł Księga Dobrych Rad. A jako, że była czarownicą, to nie tylko rozumiała mowę ludzką, ale rozumiała również mowę zwierząt. W związku z tym do swoich, bo to była dobra czarownica, w związku z tym do swoich, udawała się kolejno do swoich przyjaciół zwierząt różnych typu żyrafa, lisek, kaczka, małpa, kto tam jeszcze był, żółw, oczywiście papuga, biedronka. I pytała ich o jakąś dobrą radę, którą mogłyby jej dać, żeby jej się łatwiej szło dalej przez życie. Bardzo piękna, fajna opowieść. I tak jak powiedziałam, mówiłam o sobie, bo to ważna postać. Królowa małp jeszcze. To tak mówiłam o małpie. Ale do czego zmierzałam, że szybko nauczyły się tekstu, natomiast powiedziały nam coś takiego, co nas bardzo uradowało. My wolimy grać po polsku. O tak? Czyli wychowują panie małych patriotów. I to było, przyznam szczerze, coś niezwykłego. Miały wielką frajdę, bo w ogóle sam wyjazd był dla nich też atrakcją. Natomiast powiedział, nie, to tak nie brzmi, jakoś nie, to coś nie. I było to naprawdę niezwykłe. Ja siedzę cichutko, bo ja nie byłam na tym wyjeździe. No tak, ale znasz to od, że tak powiem, zaplecza. I drugą produkcją warsztatów teatralnych, która została właściwie stricte na produkcję objazdową przygotowana, to jest nasze przedstawienie, które zostało specjalnie na zamówienie firmy Integra, a dokładnie firmy Krakus, produkującą między innymi Szyneczkę. Zrobione tutaj mają za darmo reklamę. Ciekawe, czy to docenią. Otóż przedstawienie pod tytułem Legenda o królu Krakusie i smoku wawelskim, która została napisana specjalnie przez Piotra Kukułę. Zaraz może znajdę jakieś zdjęcia z przedstawienia, ale póki co to pokażę Państwu
Pokażę Państwu taką naszą fotkę. Ups, uciekło mi znowu. Piotr Kukuła napisał scenariusz tej bajki, tej legendy, a muzykę do piosenek Joanna Pawlina, czyli nasza pani kierownik muzyczny, i Marek Lichota. Aranżację zrobił Bartek Ciężopka. Tutaj w roli króla Krakusa w tej sztuce występuje gościnnie z nami Andrzej Krukowski, znakomity aktor filmowo-telewizyjny, który już na stałe właściwie wpisał tak? się w nasz zespół teatralny. Uwielbia z nami pracować, zrobił z nami już kilka spektakli. Królewna Wanda, urocza i piękna, to jest właśnie nasza pani Asia, czyli Joanna Pawlina, która prowadzi na co dzień zajęcia z muzyki z dziećmi. Esterka Mikos, o której wspominałam wcześniej, tutaj grała szewczyka Dratewkę, a normalnie w naszym teatrze, poza tym, że też była czarownicą i znakomite ma wyczucie sceny, to zajmowała się również scenografią i pomagała często z kostiumami. A Kuba Sacha, który tutaj wciela się w trzy role w naszym przedstawieniu o smoku, jest mieszczaninem, heroldem i dworzaninem. Sam autor nadworny, czyli Piotr Kukuła i smok wawelski. Nieważne, kto go gra, usunę szybko myszkę, żeby nie pokazywała nazwiska. Czyli nie byłaś tym razem Adelaidą, a smokiem. No ale znowu musiałam założyć jakiś kostium, a propos kostiumów, który jest ciepło, piękny, on jest podklejony gąbką taką elastyczną. Efekt robi piorunujący i naprawdę niezwykły. Natomiast uwierzcie mi, że naprawdę oddycham głęboko, jak go już z siebie ściągam. I to jest przedstawienie objazdowe, bo to było a propos wyjazdów, bowiem polega ono na tym, że my podróżujemy po polskich szkołach w aglomeracji chicagowskiej i tam go przedstawiamy jako materiał edukacyjny, a równocześnie promujący smaczną szyneczkę Krakus. Ale opowiadam też właśnie o tym, dlatego że jest to niezwykła przygoda dla nas jako aktorów, ponieważ my dzięki temu smokowi i tej szyneczce mamy szansę zagrać to przedstawienie 40 raz niebawem na majówce. To jest chyba rekord rekordów w środowisku polonijnym. Bowiem tak naprawdę w teatrze najsmutniejszy i najradośniejszy jest moment premiery. Najradośniejszy dlatego, że to jest ten efekt naszej pracy wreszcie i jest cudownie. I w światła, i ludzie, i oklaski. Niezwykły jest to moment dla każdego, nie tylko dla aktora, dla każdego, kto pracuje w teatrze. Ale jesteśmy w tak nieszczęśliwej sytuacji tutaj w Chicago i w tym środowisku polonijnym, że niejednokrotnie ten rok naszej ciężkiej pracy trwa trzy godziny. I w trzy godziny kończy się i już nie wraca. Dlatego z taką radością i ochotą powtarzamy czasami potem te nasze premiery w innych aranżacjach, w innych przestrzeniach, z innymi dziećmi. Bo my też mamy wtedy na nie troszeczkę inne spojrzenie, wydaje nam się, że są świeższe, a z drugiej strony żal nam po prostu, jak jest cudny, pięknie napisany tekst, wspaniała muzyka, tyle pracy zostało włożone i zagramy raz, a potem już nie ma za bardzo widzów. Jest nam strasznie trudno się też zmobilizować, znaczy to jest ogromny wysiłek organizacyjny. Dla nas daje nam to ogromną satysfakcję, niezwykłą frajdę i gdybyśmy tego nie kochały i nie robiły tego z pasją, to byśmy nie były w stanie. Naprawdę, wszystkie te nieprzespane noce, ilość stresów i wszystkich takich spraw, które trzeba zamknąć, bo praca taka na co dzień, kiedy się spotykamy raz w tygodniu, jest cudowna i to jest wszystko do opanowania, ale to jest jakby dodatkowy produkt tej naszej pracy. To jest już w tej chwili urosło do tak ogromnych projektów pod każdym właśnie względem, że mówię, gdyby nie to, że ta praca jest naszą pasją i my wykonujemy ją z sercem, to
nie bylibyśmy w stanie. A udało nam się, bo zapytała mnie pani na początku, jak powstały warsztaty. Mhm. I tak naprawdę na początku to większość tych wszystkich rzeczy była na mojej głowie i ja się nimi tylko zajmowałam. Natomiast to w tej chwili urosło już do takich rozmiarów i udało nam się w teatrze zgromadzić tak cudownych ludzi. My z Marzenką się śmiejemy zawsze, że chyba po to przyjechałyśmy do Ameryki, żeby się tutaj spotkać, bo ona gdzieś tam w tych swoich Suwałkach na północy, a ja gdzieś w tym Krakowie na południu, to nie wiadomo, czy nam tak. by było dane mieszkające w Polsce. A to jest naprawdę tak, że po prostu słuchamy jakiejś muzyki, czytamy słowa piosenki i ja mam jakiś pomysł choreograficzny na to, powiedzmy, ona zaczyna pracować i to jest dokładnie to, o czym ja myślałam. To jest naprawdę niesamowite. To jest naprawdę taka empatia, że czasami to aż myślę, Chryste Panie, pewnie mi się to śniło. I to jest niemożliwe, że przychodzą, Agatka, ja ci to mówiłam o tym? Ona mówi, nie. Przecież po prostu to jest niesamowite, że w tym samym czasie i to jest właśnie takie piękne. Tak, a teraz jesteśmy w tej paszczy lwa, właściwie nie powinnam tak mówić, w żniwach, tak? W sercu samym, w niedzielę premiera i praktycznie ten tydzień, no już dużo wcześniej jesteśmy takie podekscytowane, już zupełnie na innych obrotach. To jest taka adrenalina, bez której chyba się nie potrafi funkcjonować i to jest potrzebne. Niby jesteśmy zmęczone, podenerwowane, martwimy się, że może nie zdążymy z czymś, że coś może jeszcze nie jest dopięte na ostatni guzik. Ale to jest ta karma taka, tak naprawdę. I to jest tak potrzebne, że to potem ładuje człowieka na bardzo długo. Wcale to nie jest tak, że jest premiera i potem balon, prawda, zeszło znaczy powietrze. Znaczy jest żal, zeszło powietrze z tego względu właśnie, tak, że się odbyło raz, i prawda? Tak, i co dalej. Ale to tak nakręca bardzo, że ja na przykład, no Agata na pewno nie śpi, to już ja wiem, ale ja też już niedobrze śpię i wcale nie czuję się niewypoczęta, po prostu, no to już jesteśmy w tym. A proszę powiedzieć, czy historia Pewnej Róży zainteresuje też dorosłych, bo to jest spektakl dla dzieci, prawda? To jest historia Pewnej Róży. Spektakl dla małych i dużych. Ja sobie to tak wymyśliłam. Jest coś takiego niezwykłego w tych Piotra tekstach, że one zawierają takie treści, takie które przesłania tam powierzchownie są, są dla dzieci, natomiast mają. Jest to taka zabawa językowa, że jest ukrytych w nich mnóstwo podtekstów zrozumiałych tylko dla dorosłych. I to w bardzo różnym znaczeniu, nie ukrywam. Natomiast równocześnie naszym założeniem było stworzenie teatru rodzinnego. Nie tylko teatru dla dzieci. Teatr dla dzieci, prezentowany przez dzieci, ale on ma być równie interesujący dla dorosłych. I jemu się to w jakiś taki właśnie niezwykły sposób udaje przez ten język i każda z tych opowieści, każda z tych jego sztuk scenariuszy ma zawsze takie przesłanie, które w zasadzie nawet bardziej trafia niejednokrotnie do dorosłej publiczności, a nie do dzieci. I w Róży tak oczywiście jest. Piotrek się śmieje, że tak naprawdę to do napisania Róży zainspirowałam go ja i że ja jestem takim pierwowzorem tej postaci. Co prawda jestem Adelaidą niby, ale to chodzi jakby o to, że przez takie codzienne swoje niby banalne życie wchodzimy w świat realizowania się marzeń. No jakoś tak mi się cudownie ułożyło w życiu, że rzeczywiście mogę realizować na scenie marzenia. Tutaj swoje marzenia i robię, i robię to, co kocham najbardziej, dzieląc się równocześnie z innymi. I taka jest przygoda, taka jest historia tej róży. Ona stoi sobie w pokoiku, w wazoniku, przy oknie i nie widzi wiele przez to okno, poza betonowymi blokami po przeciwnej stronie i światłami, które się zmieniają. Czasami słońce zajrzy, a też kiepsko, bo akurat przy takim oknie. I zagląda do niej co noc księżyc, który opowiada jej o tym, jak pięknie jest na tym świecie, którego ona przez okno nie widzi. I w jej
oczach i w jej głowie maluje się taki obraz kolorowej łąki, innych kwiatów, tych bączków, pszczółek, biedronek i motylków po niej latającej. I pewnego dnia księżyc przychodzi z informacją, że róża cały czas marzy o tym, żeby móc kiedyś tę łąkę zobaczyć. I pewnej nocy księżyc przychodzi z taką informacją, że być może jest szansa, aby jej marzenie się spełniło. I zaczyna się cała historia. Nie powiemy, jak się spełnia, nie powiemy, dzięki komu się spełnia. Tak. Możemy powiedzieć, że się spełnia, możemy powiedzieć, że róża wyrusza w tę podróż. Jak ta podróż wygląda, jeśli chcecie Państwo wiedzieć, musicie przyjść, zobaczyć. A ja dopowiem tylko, że tak jak to w życiu bywa, nie zawsze spotykamy dobrych ludzi, przyjaznych, czasami spotykamy i tych złych. I nasza róża również ma doświadczenia, ale możecie Państwo to zobaczyć bo w niedzielę. Tak, bo to jest o uczuciach. Tak. O przyjaźni przede wszystkim i zaufanie. O wszystkich innych uczuciach, które są z przyjaźnią związane. Zazdrości, zaufania, miłości. My, jako że to jest dla dzieci, pokazujemy to chcąc zrobić jakby to bardziej barwne i obrazowe, pokazujemy te wszystkie zależności jakby ukryte w charakterach i postaciach tych naszych owadów, zwierzątek, innych kwiatków. Świata łąki, prawda? I świata łąki. Natomiast tak naprawdę to jest przeniesione z naszego życia. Tam jesteśmy w stanie znaleźć sytuacje i zdarzenia podobne do tych, które nam się zdarzają. Brak akceptacji, ocena powierzchowna, a właśnie te przyjaźnie, o których zafascynowanie. No wszystko to, co nam się tak naprawdę w życiu zdarza. I z czym dzieci, jak rozmawiamy z nimi i analizujemy ten tekst i rozmawiamy o stosunkach postaci, to one rzucają przykłady swoje ze szkoły czy też z przedszkola, a my dorośli myślę, że spokojnie jesteśmy w stanie też znaleźć takie odniesienia. Tutaj rzucam jeszcze tak na ekran w wolnej chwili rozmawiając właśnie historię naszą smoczą, czyli akcję w polskich szkołach. Chciałam jeszcze zapytać panie, co panie sądzą o akcji Cała Polonia czyta dzieciom? I czy warsztaty teatralne przystąpią do akcji? O czy tak, już może przystąpiły? Warsztaty teatralne przystąpiły do tej akcji 3 lata temu już, kiedy jeszcze ona nieoficjalnie się w Chicago zaczęła. I wraz z Paderewski Symphony Orchestra, która robi rokrocznie festiwal rodzinny na początku czerwca, my czytaliśmy owszem Piotrusia i Wilka z Krzysztofem Arsenowiczem i to była taka jakby pierwsza inauguracja całej tej akcji. Akcja w tym roku została bardzo pięknie już poprowadzona. Dzieci, o tak, to bardzo dobre pytanie, bo jakby taka wstępna inauguracja akcji odbyła się na zjeździe nauczycieli polonijnych, które miało tutaj konferencję, przepraszam, nie nauczycieli polonijnych, tylko bibliotekarzy polskich w bibliotekach publicznych i warsztaty teatralne brały w tym o tyle nawet udział, że po pierwsze ja czytałam ze wszystkimi Lokomotywę, czyli ten słynny standardowy tekst, a po drugie nasze dzieci prezentowały swój stragan, którego teraz tu nie mogę znaleźć akurat, a zaraz do niego dojdę. Bardzo to jest nasza wersja słynnego tekstu na straganie pana Jana Brzechwy, z moją taką pseudomuzyką i ze świetnymi, no nie mam, popatrzcie akurat straganu, nie mogę Państwu pokazać z jakichś powodów, ale może znajdę je w innym miejscu, bo mamy bardzo piękne takie plansze warzywne, jak ja to nazywam, do tego, do tej prezentacji. Przez to stragan po prostu był jednym z największych przebojów w naszym festiwalu podwórkowym. Bardzo się podobało to, co zrobiliśmy, mówiąc nieskromnie. O, jest, o proszę, jest, bardzo jest. Jest i stragan, i nasze świetnie. Dzieciaczki w roli różnych warzywek. Rapowo, tak trochę rapowo, tak, nie? Tak. Zostało zrobione. Także oczywiście popieramy akcję, będziemy w niej uczestniczyć.
czytanie jest czymś w ogóle niezwykłym i bez czego nie możemy funkcjonować. Ja robiłam nawet w telewizji Polvision swego czasu taką całą serię dobranocki, głównie dla, właśnie na zasadzie normalnego czytania bajeczek. I to cykl, który bardzo, bardzo lubiłam i on się cieszył popularnością. Być może do niego wrócimy, bo to jest kolejny sposób na rozbudzanie wyobraźni. Dokładnie. Jeszcze na koniec chciałam zapytać o plany na przyszłość. Wspomniały panie premierze. No to dla nas najbliższa przyszłość. Akurat tak proszę się pani, nasza przyszłość to jest niedziela. Ale to ale jest niedziela. Roku to tak, jest magiczny to, rok. To jest dziesięciolecie. To jest niedziela, teatru. Czyli historia pewnej róży i głównie tym żyjemy, ale już jesteśmy w trakcie prób wcześniej wspomnianego Kopciuszka. To jest nasza wersja. Notabene. Ciekawa jestem, czy państwo jesteście świadomi tego, iż pierwsza wersja Kopciuszka została napisana po pierwsze w XII wieku, a po drugie w Chinach. O tak? Tak. Piotr Kukuła, czyli nasz nadworny autor, wspominany już tutaj kilkukrotnie, jest takim, znaczy bardzo ambitnie podchodzi do repertuaru i jak zdecydowaliśmy, że robimy Kopciuszka, to on zanim zaczął pisać swoją wersję, no to chciał zgłębić temat i sięgnął, tak, i sięgnął do korzeni. Dzięki temu to właśnie odkryliśmy. Zawsze buszuję po internecie, zanim coś ma się tak pojawić naprawdę na papierze, za co też go bardzo cenimy. I jest ta nasza wersja zupełnie inna niż wszystkie pozostałe kopciuszkowe, ale jest Kopciuszek i będzie książę. I tą wersją Kopciuszka, tym naszym muzycznym przedstawieniem o Kopciuszku, rozpoczniemy 15 września w Copernicus Center, nasz 10 sezon teatralny. Dużo mamy w związku z tym planów, chcemy prezentować fragmenty naszych poprzednich przedstawień, chcemy dalej wchodzić w rok Tuwimowy i kontynuować klasykę. Chcemy zrobić nowe przedstawienie, które już jest napisane, tworzy się powoli muzyka, może nam się uda specjalnie na to dziesięciolecie, żeby połączyć wszystkie grupy dzieci, młodzież i dorosłych w jedną całość. Mamy zaproszenia na Festiwal Teatrów Dziecięcych do Polski i marzymy o tym, żeby je zrealizować. Jest to bardzo trudny projekt. Ale może nam się uda to na koniec 10 sezonu lub początek 11. No póki co jesteśmy bardzo skoncentrowane tak na dwóch najbliższych premierach, czyli Niedzielnej Róży i zaraz potem Kopciuszka, na którego też już państwa zapraszamy. Informujemy o wszystkim na naszych stronach facebookowych, warsztaty teatralne Little Stars, na naszej stronie warsztatyteatralne.com. Tam na bieżąco staramy się zawsze mówić o wszystkim, a jeśli poczujecie państwo po tej naszej rozmowie, bądź po naszej premierze niedzielnej jakąś potrzebę obcowania z teatrem częściej i w inny sposób niż tylko na widowni, niezwykle serdecznie zapraszamy. Przybywajcie, dzwońcie, piszcie, otwieramy nowe klasy, nowe grupy od września, więc jesteśmy do dyspozycji. Teatr jest magiczny i to jest fantastyczna przygoda bez względu na wiek. Zapraszamy. Zapraszamy. Dziękujemy paniom bardzo za przybycie do naszej. Czwartej w niedzielę. Na premierę spektaklu Historia pewnej róży. Na pewno będzie niesamowicie. Jeśli ktoś jednak z jakichś powodów nie będzie mógł przybyć albo mieszka bardzo daleko i nie stać go na bilet lotniczy, jest wyjście. Dzięki Art TV będziecie mogli obejrzeć przedstawienie na żywo. Tak jest. Tylko w swoich komputerach. Zapraszamy i dziękujemy bardzo. Dziękujemy i życzymy państwu miłego dnia.